Cześć, witam w kolejnym zestawieniu aut używanych. Pod każdym z tego typu zestawień pojawiają się Wasze pomysły na kolejne i to dobre pomysły, więc na nowy odcinek nie trzeba było długo czekać. Tym razem zapraszam do zestawienia aut oszczędnych i na miasto, chociaż w sumie niekoniecznie miejskich, a wszystko w budżecie do 30 tysięcy złotych. I tym razem, zgodnie z Waszą sugestią, nie będziemy celować w wykorzystanie całego tego budżetu, więc niektóre z propozycji będą wyraźnie tańsze, a zaoszczędzone fundusze można będzie wydać, nie wiem, na pakiet startowy, lepsze wyposażenie czy nowe opony. Kiedyś próbowałem też do tego typu filmów, aby nie być gołosłownym, dobierać do każdej z propozycji w zestawieniu no przykładową, konkretną ofertę na Moto Allegro, ale w praktyce okazało się to trudne, bo oferty się szybko dezaktualizują, więc tym razem, może nie przy każdym aucie, ale 2-3 razy na ekranie zobaczycie, jak przywiniemy na ekranie taką listę ofert, które będą dostępne na moment montażu tego filmu, jeśli będziecie zainteresowani konkretami. W opisie znajdziecie zawsze aktualne linki do odpowiednich ofert. Zachęcam do sprawdzenia. Wybierając auta do tego zestawienia czy rankingu, przyjęliśmy następujące założenie. Auto na miasto, jak wspominałem, nie musi oznaczać wyłącznie małych, miejskich aut, będą różne. Pod maską szukamy raczej benzyny, bo bardziej pasuje do miasta. Do tego, pamiętacie, dekadę temu, jak ktoś chciał jeździć dużo, to zawsze kupował diesla. A my dzisiaj celujemy w auta, które będą tanie w utrzymaniu, więc chcemy niższy przebieg, a do tego wspomnimy o skrzyniach automatycznych, ale będziemy celować mimo wszystko z powodu znowuż kosztów utrzymania raczej w skrzynie manualne. Zaczynamy. Zaczynamy od miejskiego malucha Peugeot 208. W budżecie zmieszczą nam się wersje przed liftingiem z pierwszych 4 lat produkcji. Ceny dla słabszych silników zaczynają się od mniej więcej 17 tysięcy złotych, a przebiegi od kilkudziesięciu tysięcy, jak ktoś sprzedaje prywatne auto, to nawet 200 tysięcy kilometrów. Za tym autem przemawia na pewno nadal świeży wygląd i dosyć lekka konstrukcja. Pamiętam z prezentacji, tłumaczono nam, że względem przednika odleżono go nawet o 100 kg, więc w konsekwencji mamy lepszą dynamikę i niższe spalanie. Miłośnicy gadżetów w wielu droższych wersjach na pewno znajdą, ucieszą się, że znajdą spory kolorowy wyświetlacz, a tych 7 czy 9 lat temu w tych segmencie absolutnie nie było to oczywiste. Te wyższe wersje mają też przyzwoite wykończenie, więc warto taką wersję upolować. A jak już zaglądamy do środka, to widzimy co? Zegary nad małą kierownicą. Takie rozwiązanie oczywiście wymaga przyzwyczajenia, jest nowatorskie, nie każdemu się spodoba. Jak ktoś ma alergię na 3 cylindry, to jest też wersja 1.495 koni, którą nadal możemy uznać za oszczędną, więc pasuje do dzisiejszego filmu, choć nie ma ich wiele, podobnie jak wersje z automatem. Z minusów 208 ma niezbyt subtelny system start-stop. Nie przegapisz na pewno momentu, w którym silnik znowu zacznie działać, jak się wyłączy, ale to w sumie drobiazg. Na pewno warto uważać na wersję van przerabiane na osobowe, bo takie auta mogły w swojej firmowej przeszłości na przykład rozwozić pizzę. W takich sytuacjach zwykle nie ma stałego kierowcy i auto może być zaniedbane technicznie. Na ekranie teraz widzicie ciekawostki, czyli takie wersje silniki tego auta, które nie mieszczą się co prawda w budżecie, ale myślę, że warto je pokazać. Podsumowując, auto z charakterem wygląda świeżo, idealne na miasto. Myślę, że każdy w nim znajdzie wersję dla siebie. Kolejny zawodnik to Alfa Romeo Mito. Alfa. W budżecie zmieszczą się wersje przed liftingiem z pierwszych 6 mniej więcej lat produkcji. Ceny startują od 13 tysięcy, a przebiegi przeważnie od 100 tysięcy kilometrów. Jeśli na hasło Alfa, no właśnie, odpalił Ci się obraz lawety, to muszę Cię rozczarować. Auto względnie bezawaryjne. Nie pasuje zupełnie do dowcipów o właścicielach, którzy się już nie witają na drodze, bo już się witali w serwisie, więc bardziej powinien Ci się odpalić obraz włoskich miast, Milano, Torino, bo właśnie od tych nazw pochodzi nazwa tego auta. Części są łatwo dostępne, bo jest oczywiście ta rodzinna, wspólna płyta podłogowa, na przykład z Grande Punto, wiele wspólnych części. Sześciobiegową skrzynię można spotkać nawet w podstawowych wersjach, nawet z 1.4 bez turbo, więc można tym autem też ruszyć w trasę. Co zresztą wiele osób robiło, bo bardzo często widać w tych autach instalacje LPG i przebiegi w okolicach 200 tysięcy, co zresztą też dowodzi, że właściciele nie bali się odjechać dalej od komina. Warto wspomnieć o systemie DNA, czyli takim pomyśle Alfy na różne tryby jazdy.
po wyborze na przykład opcji D, czyli Dynamic, silnik zaczyna reagować żwawiej, kierownica stawia większy opór, coś się w tym samochodzie dzieje, wtedy oczywiście też więcej pali, więc jak wsiada do niego oszczędny kierowca, to musi włączyć tryb A, czyli anemiczny. Z zewnątrz tak auto będzie wyglądało na szybkie. Z minusów, no cóż, brak wersji pięciodrzwiowej, to są tylko trzy drzwiówki, przeciętna jakość wykończenia wnętrza, psujący się czujnik położenia kierownicy i system poziomowania ksenonów. Ja osobiście nie jestem przekonany też do wersji 1.09 turbo, czyli takiego dwucylindrowego czegoś, złośliwie mówią, że dźwięk ma jak w maluchu, a spalanie jak w quadrifoglio. A właśnie, co do quadrifoglio, topowa wersja z czterolistną koniczyną też była, miała 170 koni, kiedyś było nawet na kanale, choć raczej jej nie można uznać za wybitnie oszczędną, więc do dzisiejszego filmu nie pasuje. Swoją drogą, to były niezłe czasy, prawda? Zielony listek oznaczał moc, a nie ekologię. Podsumowując, Alfa Mito łamie stereotypy jazdy na lawecie, ma też ładny design i jeśli wierzycie w powiedzenie, że każdy motomaniak musi choć raz w życiu mieć Alfę, ja kiedyś miałem 156, to mi to akurat pozwoli Ci zaliczyć ten epizod bez bolesnych wspomnień. 156 mi nie pozwoliła. Teraz trochę większe auto, czyli Golf 6, czyli technicznie Golf 5 z nowymi silnikami. I o silnikach będziemy głównie mówić, bo w tym budżecie kupimy auto z pierwszych 6 lat produkcji. Tam ceny startują od 14 tysięcy dla auto w względnie niewielkich przebiegach. Może to być nawet powyżej tego naszego budżetu. Zwykle należy się spodziewać przebiegu w okolicach 200 tysięcy kilometrów. Spalanie widzicie teraz na ekranie, jak na kompakta, myślę, że w zupełności ok. Na miasto może Was kusić skrzynia DSG, ale jak będzie wymagać naprawy, to może nie być tanio, więc zastanówcie się. Tanio na pewno będzie z silnikami, bo to jest ostatnia generacja Golfa z klasycznymi wolnoscącymi benzynami R4 1.480 koni i 1.6 102 konie i serwis tych silników nie będzie drogi, nie będą oczywiście zbyt dynamiczne, ale przecież mówimy o autach na miasto, prawda? Była też wersja 1.6 B-Fuel, czyli auto z fabryczną instalacją LPG, były też wersje Cabrio, usportowione GTI, nawet R-ka, było też opcjonalne 4Motion, ale na miasto to wszystko oczywiście nie jest krytyczne. I to zostawiamy. Zresztą na potrzeby tego zestawienia podziękujemy też autom z silnikiem 2.0 TSI, no nie tylko ze względu na spalanie, ale też i na znikający olej. No i teraz wróćmy do silników, bo były jeszcze takie silniki jak 1.2 TSI, 1.4 TSI, 122 konie. One po debiucie, jak wiecie, psuły się na potęgę, ale mimo wszystko warunkowo mógłbym je polecieć. Fama wadliwych silników obniża ceny tych samochodów, tymczasem po badaniu historii serwisowej może wyjść, że wadliwe podzespoły już zostały wymienione i zdecydowanie bardziej należy się obawiać wersji 1.4 160-180 koni, czyli tych mocniejszych. One były wyposażone w kompresor, turbosprężarkę i tam była cała litania problemów. To odradzamy. Po takiej dawce wad może Was oczywiście dziwić, że to jeszcze nie koniec, jest jeszcze jeden kłopot. Auto jest od lat w czołówce najczęściej kradzionych w Polsce. No i teraz pytanie, po co ten samochód jest na liście? Otóż pomimo tych perypetii, chyba faktycznie mówimy o samych wadach, no Golf to Golf, świetnie wykończony i przemyślany. Dobrze się nim jeździ. Po prostu Volkswagen w tamtych latach współpracował z beznadziejnym biurem projektowym, które wydało na świat wszystko, co najgorsze właśnie w TSI tamtych lat. Jeśli jednak wybierzemy odpowiednio dobrany egzemplarz, no to spełni on wszystkie nasze wymagania i nie będzie już dużo tracił na wartości, a to przecież też jest ważny atrybut auta oszczędnego. Teraz propozycja auta jeszcze większego, mianowicie Ford Kuga pierwszej generacji. Tutaj akurat przy tym aucie zbliżamy się do granicy naszego budżetu, w którym zmieszczą się auta z pierwszych 2 lat produkcji. Ceny startują od 24 tysięcy złotych, ale raczej dla aut z większym przebiegiem. Tutaj wyjątkowo w związku z brakiem oszczędnych benzyn, a przecież takich szukamy, polecamy jeden raz w tej liście diesla, bo to DCI to jest tak naprawdę konstrukcja dawnego PSA, czyli 2.0 HDI, znane, lubiane, bez większych problemów silniki o przyzwoitej kulturze pracy. Oczywiście kiedyś tak nas dopadnie tam dwumasa turbo wtryski, czy tam filtr cząstek stałych, ale to nie będzie wina akurat tego modelu, czy tego silnika, diesle tak mają. Jak to w Fordzie, łatwo auto z podgrzewaną przednią szybą, co przyda się, jeśli parkujecie na dworze, albo szczególnie nawet na polu.
I tu muszę zaznaczyć, że jak na spore zewnętrzne gabaryty tego auta, więc jakieś tam utrudnienie, powiedzmy, w parkowaniu, wnętrze jest relatywnie ciasne, zwłaszcza na tylnej kanapie. Bagażnik też zresztą nie należy do największych w klasie, ale do miasta myślę, że w zupełności wystarczy. Był też opcjonalny napęd AWD oparty o Haldexa trzeciej generacji. W mieście to też oczywiście nie jest krytyczne. Z minusów. Środek trochę zbyt plastikowy. Zdarzają się też wersje z automatem, zarówno klasycznym, jak i dwusprzęgłówką Power Shift. Dlaczego mówię o tym przy minusach? Otóż ta ostatnia miała różne opinie, jeśli chodzi o trwałość. Podsumowując, po prostu poprawne auto, całkiem oszczędne jak ten, na ten segment. Oczywiście w starcie z mniejszymi autami będzie droższe w utrzymaniu, ale daje wygodę wsiadania, uniwersalność nadwozia i możliwość parkowania. A teraz wracamy do rodziny kompaktów. Tym razem będzie to Toyota Corolla 10 generacji, czyli bardziej znana chyba jako E15. W budżecie zmieszczą się wszystkie wersje i roczniki tej generacji. Ceny startują od mniej więcej 17 tysięcy złotych, a przebiegi z reguły od 100 tysięcy kilometrów. Ten samochód był produkowany i oferowany praktycznie na całym świecie. Podobno na Alasce ktoś narzekał na trwałość łożysk w manualnej skrzyni biegów. Więcej grzechów nie znaleźliśmy. Samochód jest po prostu niezawodny. Oczywiście jest to ból plastikowy, ale tu przecież nas nic nie kosztuje, a przecież szukamy auta taniego w utrzymaniu na miasto, prawda? Więc plastików się nie boimy. Silnik 1.3.3 i 1.4 spalają mało benzyny, ale w sumie spalają trochę nerwów podczas wyprzedzania. Mówimy o autach na miasto, nie mówimy o wyprzedzeniu, a więc też ok. Miłośnicy automatów w tym modelu będą zawiedzeni, bo aut z taką skrzynią jest mało i w sumie dobrze, bo to jest zautomatyzowana skrzynia, która, no jak to zautomatyzowana skrzynia, działa bardzo powoli. No i nie możemy oczywiście zapominać, auto owszem niezawodne, ale ma problemy z korozją, jak to większość Japończyków z tamtych lat. Podsumowując, jeśli nie jesteś maniakiem motoryzacji, nie zależy ci na super wyglądzie ani mocy i chcesz po prostu tanio i w miarę wygodnie przemieszczać się niezbyt ciasnym autem, to Corolla będzie dobrym wyborem. To już półmetek i na półmetku może wspomnę, że skoro już mówimy o autach oszczędnych, to oszczędzić można też na ubezpieczeniu. Zapraszam na mubi.pl, łamane przez Zachar, gdzie znajdziecie kalkulator i porównywarkę różnych ofert ubezpieczeń. Po wyborze tej najtańszej polisy dostaniecie dodatkowo 150 zł cashback, więc w sumie oszczędność będzie podwójna. Link w opisie, zapraszam i przechodzimy do kolejnego zawodnika, a będzie to mikrowan z segmentu B, czyli Hyundai iX20, ewentualnie bliźniacza Kia Venga. W budżecie zmieszczą się egzemplarze z pierwszych 4 lat produkcji. Ceny wystartują od mniej więcej 20 tysięcy, a przebiegi od 100 tysięcy kilometrów. Tutaj z kolei mamy auto odwrotnie jak w Kudze, czyli bardzo pojemne w środku względem swoich gabarytów na zewnątrz. No jak to van, nawet jeśli to jest mikrowan, prawda? W takim maluchu znajdziemy, uwaga, przesuwaną tylną kanapę, co pozwala zmieniać wielkość bagażnika z świetnych już 440 litrów do rewelacyjnych 550. Firmy chyba omijały ten model szerokim łukiem, bo w ogłoszeniach jest bardzo wiele aut z niewielkim przebiegiem. To jest prosta konstrukcja, bez jakichś nieprzyjemnych serwisowych niespodzianek, więc tanio będzie nie tylko podczas zakupu czy pod dystrybutorem, ale też u mechanika. Auto występowało z 4- i 6-biegowymi automatami, więc jak zobaczycie automat w ogłoszeniu, to zwróćcie uwagę, czy to jest 6, bo jak pojedziecie w trasę, to 4 biegi to będzie za mało. Ja pamiętam swój pierwszy test WNG, akurat miałem manuala. To nie było auto dla miłośników super wykończenie i wyciszenie, ale analizując ogłoszenie, nie było to też auto dla miłośników wyposażenie, bo niektóre egzemplarze nie mają nawet klimy, więc też zwróćcie na to uwagę. Podsumowując, no nie wszyscy są entuzjastami motoryzacji, dla nich właśnie jest takie iX20 czy Venga. Auto nie wzbudza większych emocji, ale mieści się w budżecie, mieści się na większości miejsc parkingowych, jest dużo w środku i z pewnością nie zrujnuje waszego budżetu. Teraz mój ulubieniec, Skoda Yeti. W budżecie zmieszczą się egzemplarze przedliftowy z pierwszych mniej więcej 4 lat produkcji. Ceny startują od 19 tysięcy, a przebiegi no też z reguły około
od około 100 tysięcy kilometrów i bardzo często przybijają 200 tysięcy. Na miasto nie ma sensu szukać wersji z silnikiem diesla czy napędem na 4 koła, na Haldexie oczywiście. Już pamiętam, że kiedyś testowałem taką topową wersję z dieslem i nie chciałem się z niej wysiadać. Naprawdę świetnie to jeździło. Auto jest funkcjonalne i bardzo pojemne w stosunku szczególnie do zewnętrznych gabarytów i w połączeniu z większym prześwitem no, daje to, że w sumie przewieziemy dużo, zaparkujemy wszędzie, nawet na tych najwyższych krawężnikach. Same plusy. Chcąc uniknąć diesla, no siłą rzeczy nie unikniemy silników TSI, o których wspominam już przy okazji Golfa 6. generacji. Jednak dobra wiadomość jest taka, że tych najmocniejszych, tych najbardziej kłopotliwych odmian silnika 1.4 TSI w tym samochodzie nie było. Od 2012 roku była już zresztą poprawiona wersja silnika 1.4 TSI EA211 o mocy 125 koni. Być może uda Wam się ją zmieścić w budżecie. Była też odmiana 1.8 TSI, ale ona jest jeszcze zbyt droga, jak na nasz dzisiejszy budżet. Podobnie jak w Golfie zdarzają się też wersje z DSG, ale podobnie jak w Golfie, w razie napraw tanio nie będzie. Auto było naprawdę dobrze wykończone i świetnie zaprojektowane. Yeti oferowało bardzo ciekawy system niezależnej regulacji każdego z trzech tylnych foteli, więc tam było wiele możliwości konfiguracji wnętrza. Podsumowując, choć wygląd tego auta nie każdego przekonywał do siebie, takie podniesione akwarium przeszklone z wyłupiastymi oczami. Dziś cieszy się chyba niezłym wzięciem i to widać też po cenach. Zresztą to auto nigdy nie było tanie, ale też nie znam nikogo naprawdę, kto by go kupił i był niezadowolony. Kolejne auto jest trochę podobne do iX20 czy Wengi, bo kupujemy go bardziej rozumem niż sercem. Suzuki SX4 lub ewentualnie bliźniaczy Fiat Sedici. A w budżecie zmieści się większość egzemplarzy z pierwszej generacji. Ceny wystartują od 12 nawet tysięcy, przebiegi od 80 tysięcy kilometrów i dobijają nawet do 200. Jeśli ktoś potrzebuje napędu na 4 koła, takie też był i w sumie nawet mieści się w naszym budżecie. Niektóre auta miały takie czarne plastiki naokoło, optycznie to go tak poszerzało. Niektórym to się może podobać, chociaż w mieście takie osłony pewnie się nie przydadzą. To kolejne auto, które w niewielkim, łatwym do zaparkowania w mieście nadwoziu oferuje bardzo przestronne wnętrze. Z kolei niezawodna konstrukcja no, nie nadwyręży naszego budżetu w trakcie eksploatacji, a to przecież też jest naszym założeniem. Na miłośników automatów czeka automat CVT bezstopniowy, ale jeśli jeszcze nie jeździłeś taką skrzynią, to podczas jazdy próbnej zwróć uwagę na to, jak ona działa. Jakby trochę jak jazda skuterem, nie każdy może być koniecznie zachwycony. Była też wersja 2.0 146 koni, ale ona ma akurat spalanie powyżej 10 litrów, co wyklucza ją z naszego zestawienia aut raczej tanich w eksploatacji. Z minusów niezbyt dobre wyciszenie wnętrza i problemy z korozją. Podsumowując, jak już wspomniałem, powody do zakupu są podobne jak dla iX20, to głównie kalkulacje. No, w tym akurat przypadku do kalkulacji dochodzą może jeszcze argumenty takie jak wyższy prześwit, czy ewentualny napęd na 4 koła, więc no, kto wie, pewnie da się w tym aucie nawet zakochać. Przedostatnia propozycja dzisiaj to Dacia Duster pierwszej generacji. W budżecie zmieści się no, w sumie większość egzemplarzy z pierwszych 4 lat produkcji. Ceny startują od mniej więcej 20 tysięcy, przebiegi od ponad 100 tysięcy i bardzo często przekraczają 200 tysięcy kilometrów. To auto, jak widzicie, zużywa relatywnie najwięcej paliwa z naszego całego zestawienia, ale na miasto jednak staramy się mimo wszystko omijać diesla. Znaczy, jakby ktoś chciał jednak diesla, to 1.5 DCI jest już w tych rocznikach poprawione, panewki już pozostają w nim na swoim miejscu. W budżecie zmieści się też wariant z napędem na 4 koła, jeśli ktoś koniecznie potrzebuje, ale to oczywiście przełoży się znowu na jeszcze wyższe spalanie. W mieście się chyba raczej nie przyda, no, pomijając może walkę z krawężnikami, ale zdolności terenowe są w tym aucie naprawdę imponujące. Kiedyś testowałem w piasku, między innymi właśnie dzięki lekkiej konstrukcji jedzie wszędzie. Generalnie dużo samochodu za relatywnie niewielkie pieniądze, sporo miejsca w środku, duży bagażnik, prosta mechanika, a więc jej niezawodność w konsekwencji konstrukcji. No i wreszcie tanie części zamienne. Wiadomo, po technice auta widać, że wykorzystano to podzespoły pochodzące z wychodzących z produkcji modeli Renault, ale to są sprawdzone podzespoły.
Będzie więc tanio w serwisie i przy odsprzedaży, no bo auto nie straci aż tak dużo na wartości, więc same plusy, prawda? Ale żeby nie było tak różowo, wykończenie wnętrza jest bardzo tanie i bardzo betonowe. Zresztą z betonem lepiej się w tym samochodzie nie spotykać, bo w teście Euro NCAP zdobyło tylko 3 gwiazdki. Wyciszenie wnętrza jest słabe, znalezienie wersji z automatem graniczy z cudem, a najtańsze egzemplarze tego samochodu to naprawdę mistrzostwa świata w braku wyposażenia. Oczywiście są najtańsze, więc jakby grzech narzekać, ale nie przyjmujcie przy tym samochodzie założenia, że w aucie z tych roczników no nie trzeba sprawdzać, czy ma klimę, bo przecież w tych latach każdy auto ma. No właśnie nie każde. Podsumowując, jest to tanie auto, które poradzi sobie z dżunglą zarówno miejską, jak i prawdziwą. Nasze zestawienie kończy Nissan Qashqai pierwszej generacji. W budżecie zmieści się w zasadzie większość egzemplarzy przedliftowych z pierwszych 3 lat produkcji. Ceny startują od mniej więcej 18 tysięcy złotych, a przebiegi powyżej 150 tysięcy kilometrów. O tym modelu można by powiedzieć, że był największym przebojem marki w ostatnich 2 dekadach i nawet można powiedzieć, że uratował Nissana przed dużymi kłopotami. I to nie był przypadek, bo Qashqai naprawdę ma mnóstwo plusów. Zaczynając od może najmniej potrzebnego w tym zestawieniu AWD z mocniejszym silnikiem, który wciąż mieści się, co ciekawe, w budżecie. Trochę trudniej będzie w tym budżecie z wersją 7-osobową Qashqai Plus 2, ale taka też była. W każdym razie, kontynuując listę plusów, polecane benzynowe silniki naprawdę nie mają większych znanych wad. Auto jest przyzwoicie zabezpieczone przed rdzą, jest dobrze wykończone, jest przestronne, jest komfortowe, duże w środku, ale nie za duże na miasto. Prześwit pozwala na atakowanie wysokich krawężników. No po prostu same plusy, tak? Jest też mnóstwo ofert sprzedaży, bo kiedyś to było super popularne auto, jest w czym wybierać. Jest też automat CVT, o którym zresztą już wspominałem przy okazji Suzuki, więc warunkowo można go też polecieć, chociaż koszty jego serwisu są odpowiednio wyższe. Z wad, no, mówi się o niezbyt precyzyjnej ręcznej skrzyni i niezbyt trwałym zawieszeniu. Skrzynię potwierdzam, zawieszenie nie miałem okazji. Podsumowując, dobre auto, dostępne w dobrej cenie, biło w swoim czasie naprawdę rekordy sprzedaży, bo przez chwilę w swoim segmencie nie miało jakiejś specjalnej konkurencji, ale kiedy to już się zmieniło i ta konkurencja się pojawiła, to Qashqai nie dotrzymał jej kroku. W późniejszych rocznikach więc niekoniecznie jest to najlepszy wybór, ale wśród tych nastoletnich crossoverów to jedna z najlepszych opcji. W mieście nie będzie trudny do wciśnięcia w lukę na parkingu, zaparkuje też na wyższym krawężniku, z silnikiem 1.6 nie spali dużo, nie będzie też wolny, w serwisie nie będzie wymagający. I to już koniec listy i na koniec może kilka rad. To są mimo wszystko auta, które no pierwszą młodość już mają za sobą. Aby auto posłużyło więc jeszcze długo, warto go regularnie serwisować w oparciu o praktyczne doświadczenie serwisów nieautoryzowanych. Tu mam na myśli oficjalne zalecenie producentów, jeśli chodzi o wymianę oleju w silniku, na przykład co 30 czy 50 tysięcy km, albo że nigdy nie wymieniać oleju w skrzyni. Należy takie zalecenie skonfrontować z kimś, kto jest fachowcem, praktykiem. Pamiętajmy też o dokładnym sprawdzeniu auta przed zakupem. Jak zwykle ważniejszy jest stan konkretnego egzemplarza niż ogólna opinia o tym modelu, czy nawet ważniejsze niż przebieg. Nie bójmy się też niewielkich napraw lakierniczych, nawet z użyciem jakichś szpachlówek. Są auto używane, więc nieuniknione są jakieś drobne obcierki czy stłuczki. Mówimy tym bardziej o autach na miasto, w miastach takie rzeczy się dzieją. Obawiać się bardziej należy niefachowych napraw po poważnych wypadkach. Często taka naprawa zgodna ze sztuką w wypadku takich tanich samochodów może być nieopłacalna, więc robi się to niezgodnie ze sztuką, co da się wykryć przy sprawdzeniu. Warto sprawdzić auto po numerze VIN, bo w historii auto takie większe wypadki są najczęściej widoczne. Moi drodzy, no, życzę udanych decyzji, nie będę przedłużał. Życzę samych bezwypadkowych samochodów, zarówno przed zakupem, jak i po zakupie. I jeszcze raz przypominam, w opisie znajdziecie linki do konkretnych ofert na Moto Allegro. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!